Jedna sprawa, dwie różne odpowiedzi. Doszedłem do wniosku, delikatnie mówiąc, że pan prezydent mija się z prawdą. Oddział covidowy znów otwarty w Jeleniogórskim szpitalu. W związku z tym, że epidemia COVID-19 narasta, mamy do czynienia z tak zwaną czwartą falą. Tropami historii w Muzeum Karkonoskim. Działania mające na celu pobudzanie wrażliwości poznawczej. To jest serwis informacyjny Telewizji Dami. Paweł Guszała, zapraszam. Trzy kiepury 69 i 71 w Jeleniej Górze jakiś czas temu miało dochodzić do ciągłych awarii oświetlenia ulicznego. Sytuacja ta irytowała jednego z mieszkańców, który poprosił prezydenta Jeleniej Góry oraz Miejski Zarząd Dróg i Mostów o wyjaśnienia. Zdziwiło go, że interweniował w jednej sprawie, a otrzymał dwie różne odpowiedzi, w dodatku wykluczające się. Teraz czuje się oszukany i postanowił nagłośnić całą sprawę. 6 lipca Jerzy Roginela złożył skargę do Urzędu Miasta na sposób rozpatrywania zgłoszeń odnośnie ciągłych awarii oświetlenia, które miały miejsce w okolicy jego domu. To polegało na tym, że to oświetlenie albo najpierw wyłączało się na 40 minut, później się włączało, a po jakimś czasie w ogóle nie było światła tutaj w nocy i ten stan trwał między 24 czerwca a 6 lipca i moich zgłoszeń było kilka do Zarządu Dróg i Mostów i po prostu zostałem tam, byłem tam później zbywany. W związku z tym nasz rozmówca postanowił złożyć skargę. Po pewnym czasie otrzymał odpowiedź od prezydenta Jerzego Łużniaka. Cytuję, opisane w skardze okresowe samoczynne wyłączanie się oświetlenia drogowego jest tak naprawdę sprawdzeniem poprawności działania sieci oświetleniowej przez uprawnionych pracowników zajmujących się eksploatacją, konserwacją oświetlenia drogowego. No i co w tym dziwnego? No dla mnie to było dziwne, że ktoś w nocy sprawdza oświetlenie. Jednak nie to najbardziej go zaskoczyło. Otrzymał również w tej samej sprawie odpowiedź z Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów, z której wynikało, że nie zlecono sprawdzania poprawności działania sieci oświetlenia drogowego w tym rejonie. Po uzyskaniu takiej informacji doszedłem do wniosku, delikatnie mówiąc, że pan prezydent mija się z prawdą w udzielonej mi odpowiedzi i złożyłem skargę do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na pana prezydenta. Miał nadzieję, że radni wyjaśnią całą tę sprawę. Na początku wszystko miało wskazywać, że tak właśnie będzie. Jednak tylko na początku. Radni w składzie komisji stwierdzili, że sprawa jest na tyle poważna, że zdjęli to z obrad, żeby miał czas ustosunkować się do tego pan prezydent. No i została ponownie zwołana komisja w dniu wczorajszym. No niestety pan prezydent się nie pojawił na komisji, ani nie przysłał żadnego wyjaśnienia. Jedynie pojawił się radca prawny, który właściwie nic nie powiedział. No i głosami koalicji, która ma większość w komisji, została moja skarga uznana za bezzasadną. Teraz pan Jerzy czuje się oszukany i nie rozumie, dlaczego został potraktowany w taki sposób. Uważa, że wystarczyłoby przyznać się do pomyłki i byłoby po sprawie. Jednak widząc postępowanie władz miasta, postanowił całą sytuację nagłośnić. Niech sobie mieszkańcy wyciągną wnioski sami, no, jakie jest podejście właśnie władz miasta do mieszkańców, nie tylko do mieszkańców, ale i do własnych radnych. No i na tej podstawie mam prawo sądzić, że jeżeli pan prezydent w tak błahych sprawach mija się z prawdą, to być może mija się w innych poważniejszych. Teraz oświetlenie działa bez zarzutu, a pan Jerzy sam nieoficjalnie dowiedział się, że problemy wynikały ze zwykłej awarii, która już została usunięta. Tydzień temu zwróciliśmy się do rzecznika Cezariusza Wiklika i jego przełożonych z pytaniami odnośnie tej sprawy. Niestety, do dziś nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi. Od dzisiaj w Wojewódzkim Centrum Szpitalnym Kotliny Jeleniogórskiej ponownie zaczyna funkcjonować tak zwany oddział covidowy.
Usłyszeliśmy o tym na wczorajszej konferencji prasowej. Liczba zakażonych koronawirusem w Polsce sukcesywnie rośnie. Dzisiaj poinformowano o ponad 18,5 tysiącach takich osób. Dlatego władze Jeleniogórskiego Szpitala nie siedzą z założonymi rękoma i już przygotowują się na efekty czwartej fali zakażeń w naszym regionie. Sytuacja się w ciągu ostatniego tygodnia zmieniła. Nie mówię tu o jakiejś gwałtownej zmianie, ale tą zmianę widać, że ona będzie. W związku z tym od jutra, od godziny 15 na terenie naszego szpitala będą musiały z powrotem zostać otworzone oddziały przeznaczone dla chorych na COVID-19. Na razie będą to przekształcone dwa oddziały szpitalne, łącznie na 16 łóżek. Przypomnijmy, że w trakcie trzeciej fali łóżek covidowych było w Jeleniogórskim Szpitalu aż 108, dlatego obecna liczba wydaje się być jedynie symboliczna. Ale to szybko może się zmienić, bo nie wszyscy chcą się szczepić. Jeżeli dalej będziemy jakieś informacje internetowe, niesprawdzone, z jakichś dziwnych źródeł uważali, że one są lepsze od źródeł oficjalnych, nie wiem, Polskiej Akademii Nauk, naszych konsultantów w różnych dziedzinach, w chorobach zakaźnych, czy też w chorobach chorób płuc i tak dalej, autorytetów medycznych będziemy podważać, no to niestety co jakiś czas będziemy mieli tego typu konferencje, będziemy się tu spotykać. Jednak otwarcie tak zwanego oddziału covidowego to nie jedyna zmiana w Jeleniogórskim Szpitalu. Personel restrykcyjniej będzie podchodzić do zakazu odwiedzin. Szpital jest już w tej chwili oklejony. Jest dla Państwa informacja, że zakaz odwiedzin cały czas obowiązuje. Jest to postanowienie wojewody dolnośląskiego, które nie zostało cofnięte. My przez ten okres, ostatni czas troszeczkę złagodziliśmy te zasady, natomiast niestety musimy powrócić do takich bardzo mocno, no, po prostu musimy tego pilnować i te odwiedziny będą absolutnie w sytuacjach absolutnie wyjątkowych. Rodzic nadal będzie mógł przebywać ze swoim dzieckiem w szpitalu. Oczywiście pod pewnymi warunkami. Wprowadzone zostały także ograniczenia w możliwości poruszania się po samej placówce. Na pewno będzie dostępne te części takie, powiedziałbym, ogólnodostępne, czyli tam powiedzmy teren apteki, laboratorium rentgena, natomiast dalsza część szpitala będzie odgrodzona i tam nie będzie możliwości przebywania osób postronnych. Władze szpitala proszą o wyrozumiałość i stosowanie się do wytycznych personelu. W Muzeum Karkonoskim odbył się wernisaż wystawy fotograficznej Tropem Historii. Jest on następstwem projektu o tej samej nazwie, który ma na celu uwiecznić oraz przywołać historię ludzi, miejsc oraz zdarzeń ważnych dla Jeleni Góry. Historia oraz fotografia to dziedziny tworzące tę wystawę. Dzisiaj w Muzeum Karkonoskim odbył się wernisaż, w trakcie którego zaprezentowano 45 zdjęć ukazujących m.in. zabytki, mosty oraz rzeźby z terenu Jeleniej Góry. Dziś muzeum wyjątkowe święto, otwarcie wystawy będącej pokłosiem projektu Tropami Historii. Projektu, który wpisuje się w działania muzeum w zakresie współpracy z szkołami, ze środowiskami artystycznymi, twórczymi, w działania mające na celu pobudzanie wrażliwości poznawczej wśród mieszkańców naszego regionu, szczególnie wśród tych młodszych mieszkańców naszego regionu. Projekt, który uzyskał dofinansowanie Urzędu Miasta Jelenia Góra na pokazanie śladów historii, które są w przestrzeni miejskiej. Nam zależało na tym, żeby wrócić do miejsc w Jeleniej Górze, które są naznaczone historią i popatrzeć na te miejsca jakby świeżymi oczami, popatrzeć z perspektywy dzisiejszej, zwrócić uwagę młodych ludzi głównie na to, co nas otacza, gdzie ta historia jest wpisana. Uczniowie szkół średnich, zanim ruszyli w plener, mieli możliwość wysłuchania wykładów Stanisława Firszta i Iwa Łaborewicza. Lekcje tworzenia dokumentalnych zdjęć poprowadzili doświadczeni fotografowie. Beata Chłopeniuk, ja, Marcin Masiewicz, Janusz Jaremen i Tomek Mielech. Dowiedziałam się wielu ciekawych rzeczy.
o mojej szkole, bo Antonio Cirillo był tam dyrektorem, nie wiedziałam o tym. Było to bardzo ciekawe i w ogóle nowe doświadczenie, żeby prezentować swoje prace na wystawie. Liderzy tych grup, fotografowie, starali się zwrócić uwagę młodych ludzi na sposób komponowania obrazu, na światło, na rodzaj ujęcia. Pokazywali, jak można dany motyw pokazać, żeby był bardziej atrakcyjny czy ciekawszy. Po prostu wykorzystywali te okazje, aby wiedzę fotograficzną młodych ludzi poszerzyć, żeby to nie było czyste pstrykanie, ale wyszukiwanie tej istoty fotografii, wyszukiwanie jakby motywu i jego ważności. Myślę, że to bardzo dużo młodym ludziom dało. O ile rzeczy na co dzień mijam, które pochodziło jakby z tej wystawy, jeśli o tym dowiedziałam, to jest niezliczona ilość. To do jakiej szkoły chodzę, wiele pomników obok, czy po prostu takich małych rzeczy na budynkach, które codziennie mijam, nie zwracam uwagi. Dla nas szczególnie bliska był temat, którym się zajęliśmy, czyli Cirillo D'Antonio, który był pierwszym dyrektorem naszej szkoły, jeszcze oczywiście przed wojną. I szukaliśmy jego śladów, znaleźliśmy jego dom, rzeźby, jego część lub pozostałości, które były po jego rzeźbach. No i to spróbowaliśmy uchwycić na fotografiach czarno-białych, dokumentalnych. Też ciekawe wyzwanie dla młodzieży. Fotografia dokumentalna, zmierzenie się z tym tematem. Nauczyłam się tam dzięki pani lepszego jakby łapania kadru tych zdjęć i ustawienia aparatu. Dużo się dowiedziałem o jakby historii fotografii i o tych pierwszych początkach fotografii, z czego no, ja do końca nic nie wiedziałem, bo ja zacząłem od fotografii cyfrowej, od tej nowoczesnej, więc kompletnie nic nie wiedziałem o historii, więc fajnie było się dowiedzieć. Wystawę można będzie oglądać w Muzeum Karkonoskim przez najbliższy miesiąc. Jednak można na niej zobaczyć tylko część fotografii. Pozostałe wybrane prace opublikowane zostały w katalogu z tekstami Justyny Wierzchuckiej i Jacka Jaśko. A teraz zapraszam na pozostałe informacje. Kinolot zaprasza wszystkich na swoje seanse od piątku do następnego czwartku. Do zobaczenia będzie polska komedia To musi być miłość, dramat biograficzny Spencer, a także kolejny film Patryka Wegi Pitbull. Szczegóły odnośnie nowego repertuaru można znaleźć na www.kinomyślniklot.pl. Od najbliższego piątku do następnego czwartku w kinie Helios będzie można zobaczyć takie premiery jak film akcji Pitbull czy familijny Pszczółka Maja – Mały Wielki Skarb. W cyklu Helios dla dzieci wyświetlane będą 44 koty w kinie konesera Pleasure, a w kinie kobiet Bo we mnie jest seks. Więcej informacji znajdą Państwo na www.helios.pl. I tym filmowym akcentem kończymy kolejny serwis. Zapraszam Państwa na wydarzenia tygodnia już w sobotę.